Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa jest zamontowanie wszystkich czterech opon nowych lub o niewielkim stopniu zużycia. Jeżeli natomiast z pewnych względów, na przykład ekonomicznych, dysponujemy dwiema oponami nowymi i dwiema starymi, opony nowe należy montować na oś tylną, a opony stare należy montować na oś przednią. Chodzi o to, aby pojazd posiadał tendencję do podsterowności, czyli aby w momencie utraty kontroli samochód wyjeżdżał na zewnątrz łuku, czyli nie słuchał się kierownicy, niż sytuacja taka, w której dochodzi do zarzucenia tyłem. Montaż nowych opon na tylnej osi i starych na przedniej nie jest w żadnym wypadku uzależniony od rodzaju napędu. Wprawdzie może to mieć znaczenie, jeżeli musimy wyjechać z zaspy, ewentualnie jest jakaś sytuacja taka, że jest na drodze bardzo ślisko i wtedy lepsze opony na osi napędzanej mogą się przydać. Z kolei z punktu widzenia bezpieczeństwa, czyli utrzymania podsterowności, lepsze opony zawsze powinny być na tyle. Konfiguracja zamontowania starych i nowych opon na pojeździe z punktu widzenia likwidacyjnego nie ma żadnego znaczenia. Istotne jest tylko to, aby była zachowana minimalna wysokość bieżnika, czyli w obecnych przepisach 1,6 mm oraz aby na jednej osi były opony o takim samym rozmiarze, takiej samej rzeźbie bieżnika. Wszystkie firmy produkujące opony, które są naszymi członkami, oferują naprawdę bardzo duży wybór. Każdy nawet z dużymi wymaganiami znajdzie coś do siebie. Chcemy zachęcić do tego, żeby się tym po prostu zainteresować i być świadomymi konsumentami, ale potem być świadomymi użytkownikami, czyli jak odśnieżymy te opony zimowe w zimie, zobaczyć, czy tam nie ma uszkodzeń fizycznych. To właśnie w zimie, gdzie są wyrwy na jezdniach, które mogą osłabić oponę, warto poświęcić parę sekund uwagi po to, żeby potem na drodze nie być zaskoczonym przy prędkościach powyżej 100 na godzinę, jakakolwiek sytuacja z oponą przy naruszonej strukturze, to jest duże zagrożenie bezpieczeństwa, więc przed każdą dłuższą podróżą oglądamy opony, sprawdzamy ciśnienie. Proszę pamiętać, że niedopompowane koła o 20%, czyli o 0,5 bara, to jest wydłużenie drogi hamowania aż o 4 metry. 4 metry to jest długość średniej wielkości samochodu i to decyduje o tym, czy my wjedziemy w drzewo, czy nie, więc warto się tym zainteresować, czyli kupujemy opony świadomie według naszych potrzeb, ale także użytkujemy je świadomie, tak jak sprawdzamy płyn do spryskiwaczy, czy sprawdzamy olej. Możemy powiedzieć, no dobrze, kupiliśmy opony, one się zużywają, co zrobić ze starymi? Co robią Polacy ze starymi oponami? Wyrzucają je do lasu, czy jednak można je gdzieś zostawić? Na szczęście to ta świadomość się bardzo polepsza i teraz większość kierowców, ale też nie kierowców z naszych badań pokazuje, że opony zużyte zostawia w sklepie, w którym kupują nowe, albo w serwisach samochodowych, albo w serwisach oponiarskich. I stamtąd one są zabierane przez organizację, która powstała w tym celu, Centrum Utylizacji Opon. One są zabierane do punktów recyklingowych. Także ta świadomość, znakomita większość i kierowców, i użytkowników ma świadomość tego, że nie wyrzucamy opon do lasu ani na śmietnik. Tak jak akumulator zostawiamy, kupując nowy akumulator, zostawiamy stary zupełnie za darmo. I tak samo jest z oponami, kupując nowe, te zużyte, te stare zostawiamy i one są potem przetwarzane albo niszczone, przetwarzane na energię również.